Dzień dobry wszystkim, z tej strony Supermafia Ursus. Idę do Bodzia. Mnie nie słyszy, ani nie widzi. Bo zobaczcie, co on tam robi. Coś robi. Coś szlifuje. Ale daje. Nie widzi mnie teraz, tak więc się widzicie, co to jest. O! Awe Bodzio! Hello! Hello! Widzowie, hello wszystkim! Hello, hello! Co Bodzio tu porabiasz? Tam może sfotografować, ile tam rdzy spod leciało. Rdza. Tu jest zgnite. Redz. No. Zgnite. No. Reanimacja nastąpi. Było potrzaskane. O. Tu było odlazłe. Tu rozwarstwione, tu, nie? Pospawałeś, tak? Tak, ale spawarko, to jest grube, nie? No. I tu. Też, w koło. O. Ła. Wyczyszczę, a potem, no tamto też, i potem będę ciął i blachę wstawiał. Muszę sobie oddychnąć. No to chodź tutaj do tego, do garażu, bo tam na dworzu wieje dosyć. No, jak w Kileckim, nie? A trzeba wyprzedzenie. No dalej, bo ja tutaj we wiatrze stoję. Wyprzedzenie trzeba zreanimować, bo te nowe nie są nic warte, nie? Dałeś przykład u nas już raz, nie? To się rozleci od razu. I także robię to. Robiłem sobie przedtem tam poprzedniego dnia te kable, ale Michał zapomniał mnie kuraka przywieźć. A, zapomniał. No już mam, doszłem tam. Nie było prądu, bo ktoś miał w stacyjce źle podłączone. Raz na sygnał, a drugi raz w bezpiecznikach prąd nie szedł na dół, także nie był przerwany żaden przewód. Tylko trzeba było go wpiąć odpowiednio, nie? To już masz tam wszystko, idę zobaczyć, co to jest. Tam jest zakręcone już. Już tak? No. Ale to było wczoraj, nie? No tak, no. O, no widzicie? Było odchylone, teraz jest wszystko pochowane. Jeszcze próbówka wisi, tak więc, że jeszcze coś będzie tutaj. Nie, no zostawiłem, bo czasem do koguta. Mam nowy przewód położony, nie? Ale czasem coś tam... Nie chowam. Tam mam uszczelniacz do przekładni kierowniczej. Michał wczoraj przywiózł. Bo tam cieknie. Gdzie ten uszczelniacz jest? Nie widzę. A tu! No nie, bo to jest ciemne i nawet o. No. Tutaj. Bo wiesz. Tu już Bodzie, ja patrzę w kamerkę, sprzęgło. Ty się tak nie dziwuj, ja... Sprzęgło mam założone, o, zobacz. Tej tulei nie było, to wczoraj założyłem. Nawet nie zauważyłam, wiesz? Tą tuleję tam przesuwną, nie, do złożyskiem oporowym, bo to było poprzednio nagrywane, że jest łożysko, a nie ma tulei, nie? No i jest, i tu teraz jeszcze trzeba tarczę. No ale to później, nie, bo jeszcze do silnika będzie dużo kupowane. Nowa tarcza przyjdzie pierwszego stopnia. Tam wszystko było ok, to było rozebrane, nie? Całe. No widać chyba, że jest nie frotane, nie tylko rozkręcone było. Czy nie? Czy jest no zasyfiało? Okej, okay, wszystko. Tu jeszcze może pokażę, zdejmę to. Tu jest ta nowa ta, nie? Widzę tam już te sprężyny. No tu, to nie, tego nie miałem, nie? Łożysko miałem. No tego właśnie nie było widać, no jeszcze, nie? Wtedy? I ja to napycham tą szczeliną jedną i drugą smaru, nie? Bo one coś... Raz było wszystko? Przypadek, że trzeba było od nowa. Ta tarcza jest dobra, drugiego stopnia, nie? Aha. I... Także ten. Tu jest mocne to. To jest sokółka, kabina, nie? To, bo żeby tu wyciągnąć tą pokrywę, to trzeba tamten pręt wyjąć, nie?
co on ściąga jedno z drugą podstawą kabiny, nie? Jak w tych naglakach i tych wszystkich srakach rozkręcisz, ten przewód to spadnie, a tego ruszyć nie idzie. Tak jest spasowane, nie? No wiadomo, fachowo kiedyś było robione, nie? To nie spadnie samo, nie? Ja tu przyniosłem sobie ten wysoki lewar, mówię, żeby tu stało, nie? No. Niepotrzebnie. Jak to miałem rozebrane, to już było dawno, nie? Jak nie byłaś w stanie nagrywać. Ale to jest... Mówię, te nowe dziadostwo, to jest na sztukę robione. I teraz... Dobrze tam włóż, no? Tak. No. I w perkinsie jak tarcza, to już powtarzam, ale żeby wiedzieć... Ta, pierwszego stopnia, nie? Długim, odwrotnie jak w 60. Długim do skrzyni. Końcem. Tak, to już mówiłeś kiedyś, no, pamiętam. Ale czasem by ktoś nie widział, o to pokażę, nie? Tu jest krótki. Poczekaj, bo ty za szybko latasz, ja muszę się trochę odsunąć, no. Ja nie wpływam. Tu jest długi, tego syfu nie będę kładł, nie? I tym długim zawsze do skrzyni, a w 60, nie w 30 odwrotnie, nie? No. Machasz, wiesz. Jesteś za szybki, a to nie zdążę cię tutaj, wiesz. No to trzeba sprzątnąć, jak powiem, nadążyć. Nie, przyjdziesz do mnie, staniesz za blisko. Co ty myślisz, jak ja mam? No ja muszę się odsunąć z kamerką, żeby pokazać. Bodzio, to tak nie jest łatwo. Jak ty tak staniesz blisko mnie, jak staniesz dalej, to jest lepiej. Jak staniesz blisko, to ja muszę się odsunąć, żeby coś widzowie... Już się dość chmurzyło tak dzisiaj. No, żeby coś widzowie zauważyli, to ja wiesz, ja muszę się odsunąć. A wiesz, że o co, ja będę skakać? Nie przeskoczę. Lubię wszystko, TikTok, nie? Mhm. Nie stare gówno. Na to trzeba uważać, jak jest powybijane, ale to są oryginalne te, co były, nie? Mhm. Jak jest coś już wklepana, śruba, jedną stroną to wyrzucamy, nie? Tylko odpowiednie szukamy, a nie z ołowiu wtedy. A jak stara nie jest ruszona, to... czy te drugie, to zostawiamy, nie? I tutaj też takie zabawki, będzie szlif, to moment pójdzie, będzie złożony. No wtedy jak już szlif, to już no. Będzie złożony i wyjazd z garażu, nie? A tam jest 60, bo się dopytują, co jest. No jest tam 60. Mariusza. Jest. Na razie stoi tak samo. Mariusza ciap. Z tyłu. Tak, no to z daleka Mariusza pokazuje, nie? W prochu. Cześć Michał! Cześć! Co tak latasz? Co latasz? Co szukasz? No? Filtr. Zmieniałem, bo pękła obudowa filtra w opryskiwaczu. O, w opryskiwaczu. Tego małego, szklanki. Ja. Na rozdzielaczu. Michał coś tam szuka, coś robi, widzicie. Każdy coś... Jaką teraz masz? Też tą przezroczystą? Nie, to jest inna tam jakaś, ktoś jakiś prywatny robi widocznie. Aha, i nie pasuje. Pasuje. Aha, tylko że cała obudowa, bo sam film. Masz pasował. Ucznia, nie? Musisz powiedzieć, że masz ucznia Sylwestra? Mam praktykanta. Tak. To ostatni dzień praktyk. No, już cały miesiąc robił u ciebie, nie? No. Praktykant zasuwa ostro tutaj. Jo. Tak. To już była inspekcja. Ale nie chce być nagrywany. No nie chce być nagrywany, tak więc, że musimy uszanować i pozdrawiamy Sylwka, bo gdzie to oglądał. Była inspekcja tutaj ze szkoły, to... Akurat już miał koniec, a potem na łączeniu było na no, medialna dyskusja z praktykantami. To mówił ten, co tutaj opiekun praktyk, że kłamią oni, że chodzą i że my. Czy to on chyba sam kłamie, bo tu się nie kłamie. No, nasz praktykant chodzi, a jak inni nie chodzą, no to trudno. Się zapyta, przecież jak pójdzie do szkoły, to... No, nawet przy kamieniach był jeszcze, no, Michał też po... No, zdjęcie było. Zobaczy, no. Jaki postęp jest, bo to tam ma mało co, a tu przy wszystkim jest, nie? Tak. I w chlewie, i... Oprzątać, i warzywka, i kamienie, i... Tak. I to, i przyczepki. I oleje teraz zmieniali, nie? Oleje, teraz opryskiwacz robią. Tak. No i... Tu troszkę u ciebie, przy mechanice. Tak. Tak więc, że trochę człowiek, chłopak się tak nauczył, wdrożył się. No, nie, bo tam już nie ma kto uczyć. Jak ja chodziłem, to był taki, już wiele razy się powtarzam, pan Arkadiusz Szambowski, to by, ja nie wiem, jakby zobaczył tych obecnych, co on by powiedział na ten temat.
inny poziom był całkiem kiedyś. Szło, żeby nauczyć, nie? Mm-hmm. A nie, żeby tylko lista była, że absolwentów. To więc, że chłopak ja u nas. Ja wyniosłem z domu, ale tam... Chodzi, a że na przykład nie chce być nagrywany, no, no to... po co, nie? To po co? A i tak teraz nie, ja nie nagrywałam, no, no bo nie nagrywałam. Ani ciebie, nie? No. Poprzednio jak tutaj to, to akurat tam warzywa siał czy coś, bo gryzarkował. No to też nie chciał być, żeby się tam szła nagle. No nie, no bo po co, jak ktoś nie chce, no, no to wiesz. I nie tak wszyscy są medialni. No. O, pum. Tak pum. To u nas pomału. Tutaj Bodzio robi, widzicie co się dzieje. Chcieliście no, Bodzia, macie Bodzia. Robię to, co mam na razie, nie? Bo tu no tu czekamy, tu czekamy, właśnie tu wszystko czeka. O, zrobione. Spalili. Załączyli ciągnik. Poprzednia ta obudowa filtra była czarna, to trzymała 5 lat prawie, więc sezonu. A, no mówimy a, o opryskiwaczu Biarski, no, nie? A potem była przezroczysta to rok. Zależy kto to robi, mi się wydaje. Nie wiem, no czy tak. Michał zamawiał tamtą z Biarskiego, czy też kupił tak jak teraz. Nie będzie im głowy zawracał takimi duperelami. A poza tym to tam chodzi i no burczy. Tak, pryska jeden. Całe noce. No. Widzieliście jak filmiki były, Michał. Nie można, ile pryskał. Się pszczół jest wytruty gdzieś. No, no. W radiu mówili dzisiaj. Czy wczoraj, już nie wiem. I szukają, nie? Zawodnika. W dzień, ale jeszcze jakimś środkiem, którym już nie można, nie? Ale niektórzy, no nie, nie, ale widać, że w dzień, nie, a... słuchaj, w dzień niektórzy widać, że no. Pryskają, nie wiem, masakra, co oni robią. Tak, a mówię, Michał tutaj po nocach już był taki wykończony, nie? Bo no. To do trzeciej, do czwartej rano on pryskał, odwiedził. Jak jechał koło kościoła. Już nie? Wracał do domu, mówi, mamo, a mi się już spać zachciał, mówi, teraz nie wiedziałem, czy mam stanąć tam koło kościoła i się kimnąć, czy jechać do domu, ale mówi, jakoś dojechał, no, nie? Tym zawieszanym takie te hektary obrót, nie? 400 no. Litrów albo coś. Tylko, że to nie są kalibra z tymi lancami. Tu już ma w zlewie. Pozdrawiamy Leona. Tak, i, pozdrawiamy i ten, Leona i całą jego rodzinę. No i całą rodzinę. I Andrzeja pozdrawiam, o, z małżonką, bo tak. Leon to jest kanał Leon, nie? Tak. I ten. A my jak szukaliśmy, nie było tam o zachodnie pod uwagę brane, bo... Głosiej może mów, bo nie wiem, czy cię będzie słychać. Zachodnie nie były pod uwagę brane, bo to potem coś walnie i serwis się nie może połapać i może nie wiadomo, gdzie wysyłać trzeba, nie? Mhm. A tu jest wybór krajowy dobry. Nie ma, że nie. Bo wiesz, Michał ma załączony ciągnik, no, pewnie a ty jesteś bez obiadu, bo dopiero będzie obiad, tak więc, że wiesz, to ja nie wiem. Czy cię ja ludzie słyszą? Ja nie rano tylko. Nieraz jesz, nie no gadaj. Nie raz, ale mało. No wiesz mało. Co? Bo będą ludzie mówić, nie, że ja ci obiadu nie dam. Chcę, nie? Nie gadaj tak. Słyszysz? Ale to jest prawda. No ale później będą mówić, że ja ci obiadu nie daję albo coś. No to ci, a że ty nie jesz, to nie mogę. Albo że ci nie smakuje. Wszystkim smakuje. A wczoraj jak Sylwester, nie? No. Seweryn, ja już tu mam Seweryna. Sylwek jak. Słuchaj, Sylwek jak wczoraj jadł krokiety, mówi, ale dobre. Ale mówi swoje, pani Asiu, no moje, no jadłam, zrobiłam. Te tam te kupne, to jak trociny. Jadłam ja w szpitole, wiecie co? Robiłam. No jadłam też później. Na samym końcu, jak wszyscy już się najedli, nie? Chyba starość to robi, te przejęzyczenia. Mnie też. Nie, jestem teraz, wiesz co, tak. Z rytmu wyleciała. A z rytmu też, ale i ten ciągnik tam chodzi, i wiatr wieje, tak, też i tak wszystko naraz. Jedna babcia taka, dość ten, poszła do apteki. Panie magistrze, bym potrzebowała takie tabletki, a co panią boli? Nie bym co chciała jeszcze tak z moim starym się rozweselić, tak pobaraszkować, nie? No, a to trzeba coś, żeby was tam odblokowało, nie? Zapiszę pani czerwone tabletki dla pani,
A niebieskie dla męża. Ile ma lat? No, pod 80, ja mam 70 przeszło, nie? No to pani pamięta, czerwoną jedną i mężowi niebieską jedną, zanim pójdziecie spać, nie? No i babcia poszła do domu, no już tak zadowolona, już nie mogła wieczora się doczekać, ale co myśli, tyle czasu, nic, co to tam jedna piguła, nie? Garść sobie wzięła niebieskich i garść mężowi, dziadkowi dała czerwonych. Już się pomyliła, nie? No i teraz czeka. No za jakiś czas idzie do apteki. Panie magistrze, no ja się pomyliła chyba, bo mojemu dałam czerwonych. No i on, to pani miała czerwone, a sobie wzięłam, mówi, tych niebieskich. Sztywna byłam cały miesiąc, nie mogłam się ruszać. A małżonek co? No wszystkie rany z II wojny światowej mu się pootwierały. No. I tak to z nim było. Ale jaja. No, jak berety, nie? No. To trzeba wyczyścić i pomalować to, bo to by zardzewiało po tym spawaniu, nie? No. Ale to zostawię, bo to jest unikat już runów. Nie? No. Przylepisz tam, nie? Kabiny, te siedzenia Gramera robili dużo, nie wiem nawet co wszystko. Nie, no zakleję to, nie? Zakleisz, no. Nie będę tego zrywał, bo pod spodem nie ma rdzy, nie? I chyba, że drewnem jakimś tutaj przyłożę i takie zrobimy spalone słoje, nie? O, a propos drewna. Gazda siedzi w domu. Już wieczór jest i ktoś puka do drzwi. Kto tam? No ja, no co za ja? No mam pytanie. No to pytajcie, nie będę już otwierał, z wyrów wyłaził, nie? Gazdo, potrzebujecie drewno na zimę? Nie potrzebuję. No dobra, się wyspał, rano wstaje, patrzy na podwórko, żadnego drewna nie. No jak nie potrzebował, no to nie potrzebował. No. Dobra, będę włączał. No tak, to będzie huk, to nic nie będzie. Tak. To na razie. Bye bye. Bye bye. Rukaj sobie i jedź. Trzymajcie się zdrowo i młodo. Gdzie jedziesz teraz, tym razem? No, z tym koksem. A, z tym koksem. Okej. Okay. Ale nie z takim do żyli. Okej. To na razie. Bye bye. Cześć.